Dzisiaj 4 czerwca. Pogoda sprzyja, fajnie cieplutko. Także dzisiaj chcę zrobić troszkę inną aktywność. Nie jakaś tam wycieczka, tylko spływ z SUP-em po naszej milickiej rzece Baryczy. Najpierw planuję popłynąć pod prąd rzeki jakieś 7 km do miejscowości Nowy Zamek i spłynąć z powrotem z prądem. Barycz jest stosunkowo leniwą rzeką, także płynięcie pod prąd nie sprawi mi żadnego problemu. No mam nadzieję, kajakiem pływałem i było w porządku. Zobaczymy jak z SUP-em. To będzie pierwszy raz pływanie z SUP-em po rzece. Myślę, że cały spływ powinien mi zająć 2 do 3 godzin. Ale zobaczymy jak się okaże faktycznie. Tu jest stanowisko do wodowania kajaków, ale strasznie zarośnięte. Więc idziemy poszukać lepszego miejsca do wodowania. Jedynie tutaj można by wodować, bo tam jest bardzo zanieczyszczone miejsce. Więc zaczynamy od pompowania SUP-a. Decha prawie gotowa. I wszystko gotowe. I czas na wodowanie. Jest godzina 12:50 i jestem na wodzie. Zaczynam płynąć. Już widzę jakąś grupę kajakarzy sprzeciwka. W tej chwili jestem w takim miejscu, gdzie rzeka jest szeroka i dosyć ostro wieje. No ostro. Wieje wiatr tak, że opór stawiam ja stojąc na desce i wolno się płynie. Mam nadzieję, że dalej będzie troszkę, że dalej nie będzie tylko wiatru, bo tam dalej rzeka się zwęża i będzie lepiej się płynęło. A w tej chwili jak stoję, obraca mi deskę wiatr i kieruje mnie w drugą stronę z powrotem. Ale rzeka jest taka leniwa, że damy radę. Na tym odcinku rzeki wiatru praktycznie w ogóle nie czuć. Szerokość jest chyba taka sama rzeki, a bardzo spokojnie. Żadnego wiaterku. Płynie się zdecydowanie lepiej. Założyłem kamerkę na głowę. Niby to bardziej poręczne, bo wciskam tylko guzik i się nagrywa, ale nie mam możliwości kontroli, czy się naprawdę nagrywa.
płynę już około pół godziny i dopłynąłem do miejsca, gdzie wpływa rzeka Prądnia, potocznie zwana Brandą. Ona prowadzi do wioski Ruda Mielicka. Płynięcie nią jest nieciekawe, bo bardzo wąsko zarośnięte. Zarośnięte i gałęzie nisko wiszące. I płyniemy dalej. Jak tutaj płynąłem pół godziny, to myślę, że mam jakąś jedną trzecią za sobą. To około godziny powinno być na miejscu. Wziąłem ze sobą jeszcze worek nieprzemakalny, żeby coś tam włożyć, co niekoniecznie powinno się zamoczyć. No i jeszcze taki zielony żagiel okrągły. Jak będzie duży wiatr na powrocie, to mogę go rozwinąć i płynąć z wiatrem. Ale chyba wiatru nie będzie, teraz już jest bezwietrznie. Jakaś gałąź leży. Mam nadzieję, że jest na tyle krótka, że nie będzie mi przeszkadzała, żeby przepłynąć. Lubię robić rzeczy, których nikt przede mną nie robił. Także płynę tą rzeką Baryczą, bo nie widziałem ani nie słyszałem, żeby ktoś płynął supem po Baryczy. A też można. Kajakami dużo ludzi zjeżdża. Spływa. Bardzo popularne spływy kajakowe. Dlaczego by nie przyjechać z supem i płynąć po Baryczy z supem? Żadnego ryzyka. No prawie. Ale teraz jest wysoki stan wody i nie ma obawy, żeby gdzieś zahaczyć o jakiś konar. Myślę, że jest bezpiecznie. A przyjemność duża. Pogoda fajna. Można podziwiać naturę na stojąco. Rzeka Barycz. Tak leniwa, że spójrzcie, tylko woda wydaje się, jakby stała w miejscu. A ja płynę pod prąd cały czas. I teraz, jak nie ma w ogóle wiatru, nie sprawia mi to większego problemu. Tak samo, jakbym płynął z prądem. I przed nami jakaś przeszkoda, ale chyba krótka. Na tyle, że bezpiecznie przepłynę.
przewaga w pływaniu supem nad pływaniem kajakiem jest taka, że na supie stojąc bardzo ładnie widzę. Prawie na 2 metry widzę nad sobą, czego widzę nad poziomem wody, czego nie mógłbym zobaczyć z poziomu siedząc w kajaku. Konar na mojej drodze. I w takiej wodzie nigdy nie wiadomo, co jest pod spodem. Czy on jest tuż nad taflą, czy głębiej. Ale jest w porządku. Teraz krótka przerwa na zimny napój, oczywiście piwo, oczywiście 0%. Jeszcze jedna prezentacja mojego supa. To jest taki sprytny słup, że można nie płynąć to jak kajakiem. Bo ma dodatkową łopatę wiosła. Więc jak nam się znudzi pływanie na stojąco, można sobie usiąść i popływać niby kajakiem. Właśnie minęła godzina pływania. Myślę, że jeszcze z 15-20 minut max. Dawno nie pływałem tędy kajakiem. Więc no, dokładnego czasu nie znam, ale około 1,5 godziny się płynęło do tej miejscowości, do mostu.
W oddali widać budynki tej wioseczki, nowy zamek. Czyli półtora godziny dla supa to tak ze spokojem. Kajakiem podejrzewam się, że to samo. I akurat jakaś grupka kajakarzy z naprzeciwka. Dobry. Dobry. Ja walę na stojąco. Zresztą ci napłynie? Tam gdzie wy. I zaraz wracam. Dobry. Zamiana? Nie, wolę na stojąco. Dobry. Dość, że pod prąd, to jeszcze na stojąco. No Mariusz, nie spodziewałem się ciebie. Cześć, tutaj. Nie poznałem. No cześć. Ja wolę na stojąco i pod prąd. A czemu tak Jurek na stojąco? No tak szybciej. Tak szybciej. I więcej widzę. A no to prawda. Dobre. Dobre. Dobry. 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 Przyjemnie tak, nie? Tak, można postać i usiąść.
Tam chyba czapla, tak. I czapla się zerwała. I tak jak obliczałem, półtora godzinki z jazdu w Sławoszowicach do mostu w Nowym Zamku. Szybciej już nie mogę. Szybciej będzie z prądem. Nie wiecie państwo, czy są otwarte te budki jakieś? Jest otwarta. Trzynasta 30. Płyniemy z powrotem do jazu Sławoszowice. No niestety, jeszcze nie. Jeszcze muszę na grilla dojechać. No. Tak, no taki prąd to najsłabszy chyba w kraju. Jak ja wpłynąłem kajakiem, to jak był wiatr, to pod prąd mnie pchał. Tak. Ktoś goni za mną kajakiem.
Okej. Okay. Daleko płyniecie? Do Sołoszowic? Nie, do Sulowa. Do Słowa. Słowa, no. A to troszkę dalej, później troszkę płyce jest. Tak? Bardzo? No nie, na kajak dacie radę. Przed chwilą bym się znalazł w wodzie. Aż się wystraszyłem, ale prawdopodobnie finem zahaczyłem o jakąś gałąź. Ale na szczęście utrzymałem równowagę. Dużo nie brakowało, żebym stracił równowagę i wpadł do wody. Minęła godzinka, odkąd zacząłem powrót i dopływamy do rzeki Prądni, do dopływu Baryczy. Czyli mamy już za sobą 2/3 drogi powrotnej. Zostało nam jakieś pół godzinki do jazu w Sławoszowicach. Bierze coś dzisiaj? Nic. I taka sytuacja. Powoli doganiam kajakarzy, którzy mnie wcześniej wyprzedzili.
troszkę szybciej niż w tamtą stronę. 10 minut prędzej, bo płyniemy z prądem. I popływane. Podsumowanie odcinka. Spływ supem udał się, zaliczam do super sprawy. Można spływać supem tak samo jak kajakiem, a może i lepiej. Także zapraszam na spływy kajakowe i supowe nad Barycz do Milicza. 3 godzinki spędzone aktywnie, spływając supem. 1,5 godziny pod prąd i prawie 1,5 godziny z prądem. Było super. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania.